się właśnie w Zychorzenie. Ze mną jest przewodnik ksiądz Michał Turbaczewski, Grupy Srebrnej. Witamy. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech nam ksiądz opowie trochę o swojej Grupie Srebrnej. Grupa Srebrna jest najwspanialsza, jak ja mówię, najcenniejszą grupą jest w całej pielgrzymce, bo jest srebrna. Ale jestem bardzo dumny z moich pielgrzymów, ponieważ są bardzo dzielni na trasie, ofiarni, pomocni, no i przede wszystkim rozmodleni. Jest z nami zespół muzyczny z Grupy Srebrnej. Jaką piosenkę wykonacie? Zaśpiewamy piosenkę Przed obliczem Pana uniżcie się na dwa głosy, gdyż mamy dzisiaj dużo większy zespół muzyczny. Możemy sobie na to pozwolić. Przed obliczem Pana uniżcie się. Przed obliczem Pana uniżcie się. Pan sam wywyższy was, Jego jest ziemia i czas. Pan sam wywyższy was. Wszystkie swoje troski oddajcie Mu. 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 Pan sam. Jego jest ziemia i czas, Pan sam wywyższy was. Dobra, dziękuję bardzo. Chcecie kogoś pozdrowić może? Pozdrawiamy Martę Krajewską, która była wczoraj z nami na ostatnim etapie, a nie może z nami iść. I wszystkich, którzy nie mogli do nas dołączyć. I może całą Ostrów Mazowiecką. Pozdrawiamy. Niech się siostrom przedstawi. Nazywam się Katarzyna Biernacka, pochodzę z Mołkini i na pielgrzymce jestem 22 raz. To już bardzo dużo. Tak. Nie znudziła się jeszcze? No na razie nie. Wiktoria, jak idzie się z mamą? Dobrze. A z tatą? Też dobrze. A tata co nam powie o pielgrzymowaniu rodzinnym? Spędzamy całą rodziną czas, idzie nam się bardzo dobrze, jest wesoło. No i jestem 17 raz. W grupie jest dobry klimat i podróżuję. W ogóle idzie nam się bardzo dobrze. Bracie, jak się brat nazywa? Brat Wojciech z Broku. Jak się bratu idzie, czy nie idzie? No akurat w tym roku nie idę, no bo nie mogę z różnych przyczyn, ale przyjechałem tutaj wszystkich znajomych odwiedzić. No i patrzę, że jakoś sobie dają radę. W ogóle głośno jest o was. Brat tutaj mówi o pewnych przyczynach. Niech nam brat opowie trochę o tych przyczynach, bo to jest bardzo ciekawe. No wiedziałem. Właśnie równo za tydzień pani Magdalena, właśnie moja narzeczona, stanie się panią Kaczkowską, także właśnie bierzemy ślub. A obecny tu ksiądz Michał będzie nam błogosławił. Ale to chyba trochę dzięki pielgrzymce, prawda? Tak, dzięki pielgrzymce. Można powiedzieć, że pielgrzymka też nas trochę zbliżyła do siebie. No i można powiedzieć, w pewnym sensie przez pielgrzymkę się też poznaliśmy. Moi drodzy, ja serdecznie zapraszam te osoby szczególnie, które pielgrzymowały z nami przez wiele lat, bo nasza pielgrzymka, myślę, że wychowała wiele pielgrzymów przez wiele, wiele lat. Pielgrzymowa szczególnie Grupa Srebrna. I myślę, że
wiele z tych osób pragnęłoby znowu z nami wyruszyć na szlak. No pewnie przeszkody jakieś życiowe uniemożliwiły im to, ale myślę, że na przyszły rok zachęcam, żeby planowały ten czas. Ci, co byli na pielgrzymce, myślę, że ten czas dobrze wspominają i mogą zaświadczyć, że jest to bardzo dobry czas dla siebie samego przede wszystkim. Tak, ja też kiedyś pielgrzymowałam z grupą srebrną, więc polecam tą grupę.